witam na dzisiejszym treningu. Proszę tam sobie kliknąć, kto dzisiaj bierze udział. I za chwileczkę zaczynamy. Chcesz włączyć? Dobra, wstajemy ładnie na zbióreczkę. Sumidachi, Rei, Os, Sizam, Mousu, zamykamy oczy, luźno oddychamy. Otwieramy oczy. Szanowni Rei. Os. Trzymajmy Rei. Os. Kani Rei. Os. Kierutsu. Rei. Os. Bardzo króciutka rozgrzewka. Dzisiaj powtórzymy wymagania egzaminacyjne, ale już takie w całości na 9 i na 8 Q. Przerobimy dokładnie wymagania na 7 Q i zobaczymy, jak tam wyrobimy się z czasem, to wtedy jeszcze ewentualnie coś sobie powtórzymy. Łapki i biegniemy. Wystarczy, luźno biodra. Drugą. Na boki. Rozcieram jedno kolano. Drugie. Midzie ręka, Shiro, Hidari, Shiro, naciągam prawą rękę, rozluźniamy Hidari. I moje ręce. Shiro. Ok. Luźno, wykrok. Bardzo luźno. Wymach nogi, kolano prosto. Idź. Ni. San. Shi. Ku. Ruk. Sić. Hacz. Ku. Tu, druga noga, idź, i, sam, si, tu, ruk, sić, hać, tu, tu, i luźno biodra. Drugą stronę. I dalej wykrok, zaciskamy mocno, plecy wyprostowane, zmieniamy druga noga, stajemy luźno biodra, w drugą stronę, to moje.
i robimy kolano na zewnątrz. Przypominam o tym, żeby kolano z przodu było ogięte, żebyśmy za każdym razem nie robili takiego powrotu do tyłu. Noga jest ogięta, robimy tylko rozbiór. Edź i sam, trzy, go, rok, six, hacz, go, two. I zmieniamy nogę. Edź i sam, trzy, go, rok, six, hacz, go, two. Zmieniamy nogę i teraz noga robi kółeczko do środka. Edź i san, trzy, go, rok, syć, hać, tu i druga noga. Wygięte kolano, edź i san, trzy, tu, rok, syć, hać, tu i luźno biodra. Drugą stronę. Kamaje i jeszcze raz robimy wymach nogi. Kolano prosto, palce w górę. Edź i san, trzy, tu, rok, syć, hać, tu. Zmieniamy nogę. Edź i san, trzy, tu, rok, syć, hać, tu. I luźno biodra. Drugą stronę. Ok, wystarczy, jeśli chodzi o tą króciutką rozgrzewkę. Zanim przejdziemy do wymagań egzaminacyjnych, chciałbym, żebyśmy skupili się nad techniką Yokogeri, czyli kopnięcie boczne. Ja prosiłem, żeby przygotować krzesło. Takie krzesło z oparciem. Będzie one nam pomocne przy wykonywaniu tej techniki. Zastąpi nam drabinki. Jeśli to krzesło jest za mało obciążone i będzie nam się przewracało, to proszę zwracać uwagę na to, żeby się nie opierać, żeby to krzesło nam nie poleciało. Można ewentualnie kogoś posadzić na krzesło lub położyć coś ciężkiego, wtedy to krzesło będzie stabilne. Tak, ja będę siedział, Kuba będzie ćwiczył, bo taka będzie obowiązywała zasada, ale po kolei. Skupimy się na technice Yokogeri przy kopnięciu z kibadachi, ale wstań. Krzesło się nie będzie przewracało. Czyli istotne jest, żebyśmy stali bokiem do frontu kopnięcia. Stopy są skrzyżowane, kosadachi czy kakedachi, bo tak można to określić. Ważne jest wyciągnięcie kolana. Nie ciągniemy nogi do przodu, nie ciągniemy nogi w ten sposób, tylko staramy się, żeby kolano wychodziło do przodu. I teraz próbujemy sobie zrobić na tempa. Tempo, idź, wyciągamy kolano. Tempo, ni, skręcamy stopę, na której stoimy. I teraz wyprowadzamy stopę bokiem. Nie w ten sposób, nie palce do góry, nie w ten sposób stopę. Kantem stopy noga wraca i wracamy. Yokogeri kekomi, czyli wbijamy biodro i wracamy. I ćwiczymy, proszę, ćwiczymy po trzy razy. Ja będę liczył. Kakedachi, stajemy. I robimy. Edź, wypchnięcie nogi, noga wraca, z tyłu noga. Tak, będzie wygodniej. I wyciągamy kolano, wypychamy, bardziej skręcamy stopę w ten sposób, żeby nie była noga tak, tylko kantem stopy. Kolano wraca,
i wracamy do tyłu. San. I wracamy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki dosyć istotny element, żeby nie wyciągać kolana tu i nie starać się tej nogi robić w ten sposób. Mamy wyciągnąć kolano jak najwyżej. Kiedy kolano dochodzi do samego końca, już wyżej się nie da, to wtedy ta noga zaczyna z powrotem opadać. I żeby ona nie opadała w dół, to my skręcamy biodro i w tym czasie wypychamy nogę. Noga powinna wrócić tym samym ruchem, tak? Powoli. Jeszcze raz robimy. To próbuj sobie kopać bez krzesła. W kibadaci. Robimy. Yokogeri. San. Noga wraca. Wracamy, tak? Jeżeli ktoś ma możliwość, to może się przytrzymać mebli. No my nie będziemy się przekładali, bo nas wtedy nie będzie widać. Ważne, żebyśmy robili z zatrzymaniem techniki. Jeżeli już uważamy, że ta technika będzie nam dobrze wychodziła, to staramy się robić płynnym ruchem zatrzymanie i dopiero robimy na końcu. Powoli. Ni. Ić. Ni. I można sobie zamienić strony, tak żeby obie nogi pracowały. Zwracać uwagę na to, żeby ćwiczyć i lewą, i prawą nogę, nie tylko tą, która lepiej nam wychodzi. Powoli. Idź. Kolano. I skręcamy w biodrze. Wypychamy nogę. Sam. Noga wraca. I wracamy do pozycji wyjściowej. Idź. I. Sam. Noga wraca. Idź. I. Sam. Noga wraca. I teraz próbujemy jedno tempo z zatrzymaniem. Idź. Kolano. Wypchnięcie biodro. I. Noga wraca. Idź. I zamieniamy. Druga noga. Idź. I. Kolano w przód. Idź. Kolano. Wracamy. I. To jeśli chodzi o yokogeri. O yokogeri hekomi. Chodź, Kuba. Stój. Pamiętając o tym, postań tak, będzie nas przodem widać. Pamiętając o tym, że w kibadaci, ty przodem, troszkę do tyłu, jeszcze go będzie ci widać. Przechodzimy w kibadaci, przestawiamy nogę, wyciągamy kolano. Teraz robimy skręt w biodrze, przestawiamy stopę, na której stoimy. Wypychamy nogę, noga wraca, schodzimy do kibadaci. Stój. Otwórz rękę. Pamiętając o tym, że kekomi, wbijamy kolano. Wbijamy kolano, noga wraca. Przy keage ten ruch jest troszeczkę inny. Idzie jednocześnie kolano i stopa podchodzi. Podbijamy nogę i wracamy. Końcowy element tej techniki jest dokładnie taki sam. Natomiast droga jest troszeczkę inna. Można sobie spróbować ćwiczyć, o ja tak pokażę, to będzie widać, właściwe wyjście przy kibadaci, żeby ta noga, tu nam krzesło nie pozwoli, tak? Musimy wyciągnąć kolano, tak? Teraz powinniśmy wyciągnąć yokogeri. Jeśli ta noga opadnie, to opadnie nam na krzesło. Ona musi wrócić, dopiero wraca. Krzesło z drewnianym oparciem jest najlepszym nauczycielem w tej formie, jeśli chodzi o yokogeri kekomi, ze względu na to, że każdy ruch, który noga nam opadnie na dół, będziemy odczuwali, będziemy wiedzieli, że ten ruch jest niedokładny. Wyciągamy kolano, skręcamy biodro, wypychamy nogę, noga wraca i dopiero wracamy. To tak po to, żebyśmy sobie zrobili technikę yokogeri indywidualnie, powtórzyć sobie więcej razy. Natomiast jeśli chodzi o technikę yokogeri keage, czyli podbijające, kopnięcie bok podbijające. Przy kekomi wyciągaliśmy kolano do przodu. Przy keage, tak jak tłumaczyłem, kolano idzie
jednym ruchem do góry, noga wraca. W ten sposób robimy, ruch. Przy kekomi robimy ze skrętem biodra. Oczywiście jest to płynny ruch. Przy kage robimy, tak, jakbyśmy robili wymach nogi, z tym, że pracuje kolano, biodro. Wtedy siła jest troszeczkę, większa. Jeśli chodzi przy przejściu w kibadachi, to stajemy sobie, trzymamy kamae, chronimy ciało i utrzymujemy równowagę. Wyciągamy kolano, wbijamy przy kekomi, zatrzymujemy, wracamy. Przy keage jest to przejście, podbijamy, noga w dół. Ważne jest, żebyśmy nie ciągnęli stopy do góry, nie robili palców w ten sposób. Stopa przy kopnięciu jest bokiem. To tyle, jeśli chodzi o kwestię samego wykonania. Zejdź. Teraz powtórzymy sobie całe wymagania, tak jak one są, żeby można było powiedzieć, że robimy wymagania na dziewiąte kyu i wszystko tak jak jest. Proszę, stajesz w zenku tsudachi, hidari, genabarai. Pamiętamy o wszystkich tych ważnych elementach. O tym, żeby to nie było genabarai, bo to nie jest genabarai, to jest ruch. Końcowy element owszem, natomiast przypominam, genabarai, dwa bloki przejściowe, przy ageuke to samo, przy shuto to samo, przy uciuke to samo. Muszą być dwie strefy chronione. Ja sobie to zostawię bliżej troszeczkę, żeby nie opuścić pewnych rzeczy. I robimy midzi zenku tsudachi genabarai. I do przodu robimy trzy przejścia oizuki kime robimy. Liczeć. I san. Na egzaminie będziemy robili 5 przejść. Z racji tego, że pewnie nie wszyscy mają na tyle miejsca, żeby się poruszać, to będziemy robili tylko po 3 przejścia. I shiro. I san. Do przodu age uke. Przypomina. Age uke blok. Sam blok age uke. I san. Shiro, ecz. I stopa do stopy, san. Do przodu, soto uke, blok zewnętrzny, soto uke, ecz. I san. Shiro, ecz. I san. Do przodu, robimy uchi uke, blok od wewnątrz do zewnątrz. Barki pracują 3 razy, ecz. I san. I shiro, ecz. I san. I do przodu robimy genanbarai, blok zagarniający na poziom niski. 3 przejścia, ecz. I san. Shiro, ecz. I san. Kamae robimy mae geri. Kopnięcie do przodu, mae geri. Do przodu, kopnięcie, powrót nogi. 3 przejścia robimy. Ecz. I san. Mowote. Obracamy się o 180 stopni. 3 przejścia. Ecz. I san. Mowote. Do tego dochodzi jeszcze kata taikyoku shodan i gohon kumite. Na temat gohon kumite to sobie zrobimy oddzielny trening. Natomiast tyle, jeśli chodzi o sam kihon, o same wymagania. Zostało nam kata i kumite, natomiast kihon jest w pełni wykonany. Jeśli chodzi teraz o dziewiąte kyu z pierwszą belką, bo takie wymagania są dla tych najmłodszych, to ja teraz powiem, co trzeba zrobić. Stajesz, Kuba. Stajemy w pozycji yoi i teraz stajemy w musumbidachi. Demonstrujemy pozycję musumbidachi. Pozycję hachidachi. Tak? Pozycja zenku tsudachi. Ze zwróceniem uwagi na kolana, na stopy. I teraz robimy do przodu 3 przejścia. Na egzaminie jest 5. 3 przejścia oizuki w zenku tsudachi. I robimy. Ni. San. I shiro. Ni. San.
Do przodu robimy gedam barak zenku cudaciec. Ni. Sam. Siroec. Ni. Sam. Do przodu robimy gyaku zuki w zenku cudaci. Ec. Ni. Sam. I siroec. Ni. Sam. To są wszystkie wymagania, które są potrzebne do zaliczenia egzaminu na dziewiąte Q z pierwszą belką. Pierwszy egzamin dla najmłodszych do lat 12. Wymagania na dziewiąte Q z drugą belką. Nidzi zęku cudaci gedam barajdźmy. I robimy. Gedam baraj w zęku cudaci. To samo jest. 5 przejść. My robimy teraz 3. Robimy. Ni. Sam. Siroec. Ni. Sam. Do przodu oj zuki w zęku cudaci. Ec. Ni. Sam. Siroec. Ni. Sam. Do przodu ageukę w zęku cudaci. Ec. Ni. Sam. Siroec. Ni. Sam. Do przodu robimy soto ukę w zęku cudaci. Ec. Ni. Sam. Siroec. Ni. Sam. Gyaku zuki w zęku cudaci. Ec. Ni. Sam. Siroec. Ni. Sam. Kamae. I robimy maje geli w zęku cudaci. Trzy kopnięcia. Ec. Ni. Sam. Mała te. Ec. Ni. Sam. Ok. Mała te. To jest tyle, jeśli chodzi o kihon w wymaganiach na dziewiąte Q z drugą belką. Do tego dochodzi jeszcze kata taikyoku shodan. Można sobie zrobić łyczek wody. Teraz przerobimy całe wymagania na ósme Q z pierwszą belką, z drugą belką i pełne ósme Q i przerobimy powoli dokładnie wymagania na siódme Q. Ja zobaczę, jak tam z czasem stoimy. No to spokojnie wyrobimy się. Dzisiaj na treningu więcej poćwiczy Kuba, ja będę chciał tłumaczyć i pokazywać. No ale mu się to przyda, on do egzaminu też będzie potrzebował wszystkie te rzeczy robić. Midzi zęku cudaci gedam baraj. Dzimy. Ósmy Q z pierwszą belką. Pewne rzeczy będą się powtarzały, ale to nie szkodzi, jeśli chodzi o wymagania, jeśli chodzi o trening. Natomiast chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, jakie są pełne wymagania, żeby można było na tej podstawie przygotowywać się do egzaminu. Egzaminy nie będą online, nie będą przez internet. Egzaminy zrobimy już na żywo. Ja będę patrzył, wy będziecie robili, dlatego jest to świetna okazja, żeby sobie zobaczyć, jak wyglądają wszystkie wymagania. Midzi zęku cudaci gedam baraj. I robimy teraz 3 na egzaminie, robimy 5 przejść. Jeszcze jedna ważna rzecz. Na egzaminie robimy kiai. Piąta technika, każda ostatnia technika musi być kiai. Na egzaminie można robić każdą jedną technikę kiai. Teraz tego nie robimy, ale proszę o tym pamiętać. I robimy do przodu ojzuki. Ec. Ni. Sam. Shiro. Ec. Ni. Sam. Do przodu robimy age, uke, gyaku, zuki. Pamiętając o tym bloki przejściowe. Blok. I do tego robimy kontratak gyaku zuki. Trzy przejścia. Ec. Ni. Sam. Shiro. Ec. Ni. Sam. Do przodu robimy soto uke gyaku zuki. Ec. Ni. Sam. Shiro. Ec. Ni. Sam. Do przodu gedan barai gyaku zuki. Ec. Ni. Sam.
Siloć. I sam. Genabaraj, skup się. Kawałek do przodu robimy maj, dieli, wzęku cudaci. Trzy kopnięcia na egzaminie 5. Ec. I sam. Molote. Ec. I sam. Molote. Przy wymaganiach na ósme kiu z pierwszą belką obowiązuje dalej kata taikyoku shodan. Teraz ósme kiu z drugą belką. To jest egzamin dla osoby do lat 12 na żółty pas z drugą belką. Nidzie zenku tsudachi genabarai, kamae i robimy oizuki. Trzy przejścia na egzaminie, pamiętamy, robimy wszystko po 5. Ec, ni, san, shiro ec. I sam do przodu agełkę w jakuzuki. Ec. I sam shiro. Ec. I sam do przodu robimy sotołkę w jakuzuki. Ec. I sam shiro. Ec. I sam. Do przodu robimy uci uke, blok od wewnątrz do zewnątrz. Uci uke gyakuzuki. Ej. Ni. Sam. Shiro ej. Ni. Sam. Do przodu robimy genambarai w zenku tsudachi. Liczę. Ej. Ni. Sam, shiro, ec, ni, sam. I do przodu robimy mae geri w zenku tsudachi. Ec, ni, sam. Molote, ec, ni, sam. Molote. Teraz w kibadachi robimy yoko geri ke age, czyli to yoko geri podbijające w kibadachi bokiem. Kamae i trzy kopnięcia. Ec. Teage. I sam. Molote. Ec. I sam. Molote. Do tego dochodzi kata Heian Shodan. Heian Shodan. I to jest pełny. Pełne to są wymagania na ósme kiu z pierwszą belką. Teraz zrobimy wymagania na ósme kiu. Na pełne ósme nie. Ósme pierwsze, ósme drugie, teraz pełne ósme. Pełne drugie ósme. To nie jest, ósme drugie nie jest to samo co ósme. Nie, bo dla dzieci są trochę inne wymagania, dlatego chciałbym, żeby wszystkie wymagania były po kolei. Midzi zenku tsudachi genambarai. Dzimę. I robimy do przodu oizuki. Trzy przejścia. Ec. Ni. Sam. Shiro. Ec. Ni. Sam. Do przodu robimy ageuke gyakuzuki. Trzy przejścia. Ec. Ni. Sam. Shiro. Ec. Ni. Sam. Do przodu sotołkę gyakuzuki. Ec. Ni. Sam. Shiro. Ec. Ni. Sam. Do przodu robimy uciłkę gyakuzuki. Ec. Ni. Sam. Kimę blok. Shiro. Ec. Ni. Sam, kolano. Do przodu robimy genambarai gyakuzuki. Ec. Ni. Sam. Shiro. Ec. Ni. Sam. Do przodu robimy shuto uke. Blok kantem dłoni w koku tsudachi. Trzy przejścia. Zenku tsudachi.
Ejc! Ni! Sam! Shiro! Ejc! Ni! Sam! Pełne bloki, tak. Kamae! Mai geri zenku cudać! Ejc! Ni! Sam! Mote! Cofnij się, bo się nie zmieścisz. Ejc! Ni! Sam! Mote! Doki badaci, yoko geri kekomi w kibadaci, tak? Ejc! Ni! Kekomi zatrzymujemy. Sam! Mote! Ejc! Ni! Sam! Mote! I yoko geri ke age, czyli podbijająca technika. Ejc! Ni! Sam! Mote! Ejc! Ni! Sam! Mote! I to są wszystkie wymagania z kihonu, jeśli chodzi o kata, o wymaganie na żółty pas, na ósme kyu. Do tego dochodzi kata heian shodan i do tego dochodzi jeszcze gohon kumite. Tak jak powiedziałem, gohon kumite, formy kumite przerobimy na oddzielnym treningu, natomiast dzisiaj powolutku przerobimy te wymagania, które są jeszcze na siódme kyu. Te z tych wymagań, które się powtarzały z poprzednich stopni, na nich się nie będziemy skupiali, ja bym chciał, żebyśmy przerobili, bo jest kilka technik nowych. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery techniki są nowe, dlatego skupimy się na tym, co jest nowe, przerobimy sobie to powolutku, a na kolejnym treningu zrobimy pełne wymagania jedno po drugim, tak jak to ma wyglądać, tak jak robiliśmy na biały i na żółty pas. Łyczek wody. I wracamy. Stanąć sobie wygodnie. Pominiemy sobie technikę oizuki w zenku cudaci, bo to już robiliśmy. Pominiemy sobie age uke gyaku zuki, soto uke gyaku zuki, bo to już też robiliśmy. Natomiast dochodzi nowa technika, to jest uchi uke kizami zuki gyaku zuki. Uchi uke, czyli blok od wewnątrz do zewnątrz. Kizami zuki, to jest uderzenie proste, technika stopująca. Ić, ni i do tego robimy gyaku zuki. Uchi uke. Pamiętać, żeby nam tu nie uciekało kolano. Raz, kolano do przodu i gyaku zuki, tak? To sobie powoli teraz razem zrobimy. Miji zenku tsudachi, ec. I robimy ec. Raz, ni, san, ec. Ni, san, ec. Ni, san, i shiro. Ec. Ni, san, ec. Ni, san, ec. Ni, san. Pamiętając o tym, że kizami zuki, kizami znaczy stopować, zatrzymywać. Po bloku zatrzymujemy i dopiero robimy tą kolejną technikę. Uciłkę kizami zuki, gyaku zuki. Kolejna technika to jest shutouke w koku cudaci, gyaku nukite w zenku cudaci. To jest taka dosyć trudna technika, żeby ją wykonać prawidłowo. Może zaczniemy od nukite. Nukite, gyaku nukite. Gyaku, czyli przeciwna ręka do nogi. Natomiast nie robimy ręką zamkniętą, pięścią, nie robimy gyaku zuki, tylko gyaku nukite. Nukite, czyli ręka włócznia, dłoń jest otwarta, tak jakbyśmy robili technikę shuto, też jest dłoń otwarta, uderzamy ręką na wprost. Druga ręka na biodrze jest zamknięta w pięść. Ważna jest ta praca biodra.
Robimy sobie na dwa tempa. Tempo i shuto do koku cudaci. Tempo ni. To teraz nie jest, że my przestawiamy nogę do zenku cudaci, skręcamy się w biodrze, tylko my mamy zrobić ruch biodro. To biodro robi nukite i siła biodra powinna nam przestawić nogę do zenku cudaci. Trudna technika. Często to wygląda w ten sposób, że jest przestawienie nogi. A to ma być ruch i noga dopiero po wykonaniu techniki przenosi się do zenku cudaci. Robimy sobie na tempo. Koku cudaci, idź. Ni. I do przodu. Idź. Koku cudaci, ni. Idź. Ni. I shiro. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Ok. Proszę zwrócić uwagę na to, że po shuto w koku cudaci rozciągamy barki, patrzymy do przodu i teraz robimy uderzenie. To biodro ma wypchnąć nam technikę, żebyśmy nie stracili równowagi. Gdybym nie przesunął nogi, to się przewrócę. My musimy przestawić nogę do zenku cudaci. Kolejna technika, która jest nowością, jeśli chodzi o wymagania, to jest technika Mai Ren Geri. Mai przód, Geri kopnięcie, Ren podwójny w zenku cudaci. Tutaj ważne jest, żebyśmy robili różny poziom kopnięcia. Mai Geri robimy Chudan Jodan z międzykrokiem. To jest istotne. Kamaje, Majgiri, Chudan, stawiamy nogę nie do pełnej pozycji. Krótka technika, Jodan, pełna technika. Element, X, Ni. Pamiętając o tym, że przy kopnięciach nie rozstawiamy rąk, nie przy kopnięciach ręce nam nie uciekają, ręce zostają w pozycji, w której powinny być. Przy kopnięciach pracują nogi, biodra, natomiast barki to jest tak, jakbyśmy się złapali za sznurki przy suficie i te ręce są na tej samej wysokości, bo często się zdarza, że przy kopnięciach to te ręce pracują tak na boki, to jest niewskazane. My mamy cały czas trzymać gardę, pracujemy tutaj dwie techniki. Chudan, Jodan. W ten sposób pracuje biodro. To Kuba sobie zrobi dwa przejścia do przodu i dwa z powrotem. Edź. Raz, dwa. Ni. Shudan. Jodan. Mowa te. Edź. Ni. Mowa te. Tyle jeśli chodzi o kwestię Mai Ren Geri. Tak właśnie popatrzyłem, że Kuba przed chwilą. No oczywiście jeszcze do tego doszłoby kata, ale zaliczył raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć egzaminów, tak? Zrobiliśmy wymagania na sześć różnych stopni, może w ten sposób, na sześć kolejnych stopni, jeśli chodzi o materiał szkoleniowy. Jest nad czym pracować, jest z czego czerpać wiedzę i chciałbym, żebyście z tego korzystali. Kolejna technika, która jest nową techniką, trudną techniką, to jest Uraken Uchi. Oba słowa są nowe, chociaż Uchi już było po łuku. W tym wypadku też jest to odniesienie Uraken Uchi. Uchi, po łuku cięcie. Uraken to jest grzbiet pięści. Właściwie na naszą pięść można podzielić na kilka takich elementów. Od pozycji biodra ura tsuki, tate tsuki i to jest pełne tsuki. Jeśli chodzi o kolejne elementy, to seiken to jest ta powierzchnia przednia pięści. Uraken to jest grzbiet pięści. Ja zawsze wymagam, żeby jednym palcem pokazywać.
Szuto, kant dłoni. Hajto, wewnętrzna krawędź dłoni. Tejszo, to jest kumade. To jest niedźwiedzia łapa. Tejszo, nasada dłoni. Pamiętać o tych wszystkich elementach, to są wszystkie te podstawowe elementy, które są wymagane, jeśli chodzi o wykonywanie wykonywanie pełnych technik. Co do techniki uraken uchi, to końcowy element trafienia jest taki sam jak przy technice oizuki czy gyakuzuki. Uderzenie na środek, uderzenie na środek, uderzenie na środek. Błędem jest, kiedy przy uraken uchi błędy w samej pozycji. Kiedy robimy uraken uchi, ucieka nam kolano. To robimy olbrzymi błąd, robiąc sobie krzywdę samemu, wykręcając sobie staw kolanowy. Im dynamiczniej będziemy robili technikę, tym większy będzie ból. Jeśli będziemy powtarzali ileś set czy tysięcy razy tą technikę, to jest tak, jakbyśmy sobie sami wykręcali kolano. Kolano pracuje tylko i wyłącznie do przodu. Uraken, blok przejściowy, ręka otwarta, zasłaniamy. To jest to samo. To jest tak, jakbyśmy robili do bloku Gedambarae. Uraken. Od dołu, jakbyśmy robili uchi uke, z tym, że łokieć do wysokości barku i teraz pięść się odwraca i pięść wraca. W ten sposób jest pięść ułożona. Uraken, ręka wraca. To nie jest tego typu uderzenie, że cała ręka pracuje. Uraken. Nie wyrywamy sobie, nie ręka w ten sposób robi ruch. Nie tak, tylko tak ręka idzie po łuku do przodu. Olbrzymia siła. W ten sposób druga ręka jest ułożona na biodrze. I teraz parę razy sobie zrobimy właśnie tą technikę. Zenku Tsudachi. I robimy. Eits. Ni, san, shiro, ech. Z blokiem przejściowym staraj się robić. Ni, san. Pamiętając o tym jeszcze, żeby nie odwracamy głowy. Głowa, cały czas patrzymy do przodu. Głowa jest w jednym punkcie. Nasze ciało będzie się odwracało, natomiast głowa zawsze patrzy w kierunku. Zawsze patrzy w kierunku ataku. Uraken, przejście, uraken, przejście, uraken, tak? Blok przejściowy. Pamiętając o tym, że przenosimy środek ciężkości, nie odrywamy stopy z tyłu przy przejściu, nie odrywamy stopy z tyłu, przenosimy środek ciężkości, przenosimy uraken, nie kolebie nam się kolano. I to... Jeśli chodzi o wymagania, bo Mairengeri robiliśmy już, to z tych wszystkich nowości to są wszystkie rzeczy, które dzisiaj powinniśmy przerobić. Do tego dochodzą techniki Maegeri, do tego dochodzi technika Yokogeri Kekom, Yokogeri Keage i tutaj jeszcze dochodzi nowa technika Mawashigeri. Mawashi znaczy po łuku, po okręgu, geri, kopnięcie. I tutaj też do tego wykorzystamy sobie krzesełko. Stajemy sobie w zenku cudaci. W zenku cudaci. To krzesło się nie powinno nam przewrócić. My nie mamy całego ciężaru przekładać na rękę. To jest tylko, żeby nam pomogło zrozumieć sam schemat. Ja będę się podpierał tego krzesła, bo będzie mi wygodniej pokazać powoli. Maegeri, wyjście jest do przodu, tak? Yokogeri, wyjście jest w bok. Mawashigeri, wyjście jest po okręgu. Tu nie wyciągamy nogi na dole i potem nie skręcamy. Pełne Mawashigeri, staramy się, żeby kolano szło po okręgu. Pierwszy ruch, raz. Patrzymy teraz na stopę, która jest na dole. Tu skręcamy stopę, tak jakbyśmy byli do Yokogeri. Teraz noga idzie po okręgu, kopiemy podbiciem stopy albo grzbietem stopy. Mawaś, raz, noga wraca, wracamy do zenku cudaci. Jeśli będziemy przechodzili do przodu,
to też powinniśmy skręcić, powinniśmy zejść do pozycji Zenkutsu Dachi. Mawashi, stawiamy biodro skręcone na wprost do Zenkutsu Dachi. I teraz poćwiczymy sobie kilka razy. Teraz ty. Ja będę liczył. Będziemy robili po 3 razy na każdą stronę. Uwaga. Idź. I. A do przejścia do przodu? Nie, do tyłu. Wracamy do tyłu. Sam. I zmieniamy drugą nogę, czyli zamieniamy sobie krzesło na drugą stronę. I robimy. Idź. I. Sam. Tu też taka dosyć istotna sprawa, bardzo proszę zwrócić uwagę już na samym początku, żeby przy kopnięciu, jeśli będziemy trzymali kamae, nawet jeżeli będziemy się podpierali, to ta druga ręka tu zostaje. Starać się, żeby nie ta ręka idzie do tyłu, tylko żeby ta ręka zostawała z przodu, tak? Do kopnięcia używamy bioder, używamy nóg. Natomiast ręce zostają. Często jest tak, że do kopnięcia i te ręce sobie tam latają. To jest duży błąd, zły sposób uczenia, zostaje zły nawyk. W walce się to bardzo szybko zweryfikuje, bo kiedy my będziemy robili kopnięcie, ktoś nam zablokuje, nasza głowa jest odsłonięta. Natomiast jeżeli będziemy mieli nawyk, że przy kopnięciu ręce zostają, to w ten sposób będziemy w stanie kontrolować ochronę naszej strefy głowy. To jeszcze parę razy kopiemy Mawashi Ge z Zenkutsu Dachi. To robimy teraz po 5 razy. Idź. Ni. San. Si. Go. Kolejne elementy, które nasuwają mi się, żeby zwrócić uwagę na błędy, które są popełniane. Krzesło pomoże nam to zweryfikować. I ważna taka rzecz, jeśli my za daleko będziemy wyciągali kolano, to kolano nam opadnie teraz na krzesło, będzie nam trudniej wrócić z pozycji. Mawashi to jest taki ruch, gdzie jest biodro i to biodro musi zabrać nam nogę z powrotem. Musi nam zabrać nogę z powrotem. Kolano wychodzi tylko... Ja postaram się nisko... Trzymaj tak rękę. O. Ja postaram się zrobić tak, żeby to kolano nie wyszło za oś. To jest już błąd. Oś to jest teraz linia krzesła. Tu musi być powoli. Stopa przechodzi za oś. Natomiast kolano tylko do oś. Jeśli my będziemy wkładali za daleko kolano, to będziemy mieli powrót, błąd w powrotu, ciężko nam będzie wrócić. Natomiast jeśli nasza technika będzie dochodziła do linii krzesła, to my jesteśmy w stanie wrócić na swoją drogę. To będzie można jeszcze jakoś przepchnąć z tym drobnym błędem, natomiast jeśli będziemy starali się wykonywać technikę Ura Mawashi Giri i będziemy mieli błąd powrotu biodra, to my nie będziemy w stanie wykonać tej techniki, a to jest kolejna technika nożna przy wymaganiach na szóste kiu, na zielony pas, do których przejdziemy w przyszłym tygodniu. Teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze powtórzyli na drugą nogę, bo robiliśmy na prawą nogę, chyba że ktoś robił na lewą, to teraz druga noga, 5 kopnięć, Mawashi Ge. Idź. Ni. San. Si. Tak, kontrolujemy. Go. Tu bardzo fajnie mają dziewczyny, jak ktoś ma, któraś ma dłuższe włosy, to można sobie złapać ręką delikatnie za włosy, żeby się nie szarpać od razu. Przy kopnięciu, jeśli będziecie szarpali sobie za włosy, to znaczy, że macie taki nawyk, że wam ta ręka ucieka. Można nawet sobie rękę złapać za ucho i w tym momencie też będzie wiadomo, czy ta ręka nam to ucho szarpie, bo my musimy kontrolować swoje ręce, kontrolować swoje nogi. Teraz będziemy przy krześle, będziemy starali się robić w przejściu w Kibadachi Yoko Geri
Koni i Yokogiri Keage. Na razie w pozycji Kibadachi, tak? Kubuś, cofnij trochę krzesło, bo ja nie wiem, jak to tam będzie, żebyśmy za blisko nie stali. I robimy, przypominam, Kekomi, czyli wbijamy biodro, tak? Idź. Stopę bardziej dokręcaj. Można przejść do Kibadachi i wrócić nogę, tak? Ni. Jeszcze bardziej stopę skręcaj. Sam. Puść mnie na chwilę. Kiedy nam będzie uciekało troszeczkę biodro? Będzie nam uciekało troszeczkę biodro, jak nie dokręcimy stopy, na której stoimy. Kiedy to będzie w ten sposób, to ta stopa nam będzie uciekała. Natomiast kiedy my stopę, na której stoimy, zostawimy w pozycji skręconej, wypchnę, to tu już będzie nam ciężko tą nogę dać. Błąd ułożenia stopy polega na tym, że my stoimy bokiem do frontu kopnięcia. I teraz będzie nam, zauważcie, że teraz nam stopa troszeczkę ucieka do góry. Kiedy my wyciągniemy stopę, teraz patrzcie tylko na stopę na dole, w ten sposób, to tutaj już ciężko nam tą stopę podnieść do góry. Ona automatycznie wychodzi bokiem. I proszę sobie teraz zwrócić uwagę na to, że przy kopnięciu, ja wiem, że przy pozycji takiej przy krześle, czy gdzieś tam przy meblach, przy drabince, jest ciężko zrobić pełną technikę. Kiedy będziemy przechodzili, to tutaj z automatu nam ta noga ucieknie, jeśli będziemy pracowali biodrem. Natomiast proszę zwrócić uwagę na właśnie takie istotne detale, żeby odpowiednio skręcać biodro. Kolano, teraz stopa, zatrzymujemy, można sobie przytrzymać nogę. Teraz jest ważny ten ruch. Biodro i stopa, na której stoimy, skręca się w stronę ataku. I teraz noga już tylko wychodzi bokiem, wraca biodro, stawiamy stopę. I w ten sposób teraz będziemy ćwiczyli. Na trzy tempa, tak? Tempo idź. Noga do góry, łapiemy sobie, tak? Stopa już jest przygotowana do kopnięcia. Tempo niż, skręcamy się w biodrze. Ułożona stopa jeszcze bardziej w ten sposób. Tempo san, noga wraca do pozycji wyjściowej. I jeszcze raz robimy. Idź, kolano. Ni, stopa skręcamy, san, noga wraca. Tu jeszcze może pojawić się problem. Niektóre osoby, które nie mają większego problemu z rozciągnięciem, z dźwiganiem nogi, tak jak ja teraz podnoszę rękę. Ja na przykład niestety tak nie potrafię dźwignąć nogi. Staram się dostosować swoje możliwości i swój sposób obrony, sposób walki, sposób postępowania do moich predyspozycji. Każdy musi sobie to umieć dopasować. Są takie osoby, które podejdą i dźwigają tak nogę. Dla nich to nie jest najmniejszy problem. U tych osób będzie troszeczkę łatwiej. Problem polega na tym, że żeby utrzymać nogę na pewnej wysokości, to my musimy sobie wzmocnić boczne mięśnie uda. To ten mięsień, boczny mięsień uda, potrafi nam utrzymać nogę. Jeśli ten mięsień jest zbyt słaby, to ta noga nam ucieka, dlatego mamy problem z zatrzymaniem. Z kopnięciem techniki nie będzie problemu, natomiast z zatrzymaniem, jak te mięśnie są słabe, to będzie nam uciekało. Można sobie wzmocnić w ten sposób, że do stopy przywiązujemy sobie czymś, nawet butelkę litrową czy półtora litrową z wodą. Stoimy i robimy wymach z tą butelką. To bardzo wzmocni nam nasze mięśnie. Ewentualnie zakładamy sobie gumę na jedną, na drugą nogę i rozciągając napinamy te mięśnie, czyli wzmacniamy sobie grupę tych mięśni. To jest takie bardzo dobre ćwiczenie do tego, żebyśmy mogli sobie technikę poprawić, wzmocnić mięśnie. Te mięśnie nie są nam potrzebne w życiu codziennym, te boczne. Te mięśnie nam są potrzebne do chodzenia. To jest wszystko to, co jest naturalne. Natomiast to, co jest nienaturalne, my nie
Naszym głównym celem przychodzeniu nie jest stawianie nogi w bok, stawianie nogi do przodu. Dlatego natura tak wyposażyła nasze ciało, że te mięśnie są mocne, po to, żeby nam to ułatwiać. Natomiast jeżeli my tych mięśni mało używamy, to mamy je słabe. Żeby je wzmocnić, to trzeba je sobie wypracować. Wtedy będziemy potrafili dźwigać tą nogę na tyle, na ile będziemy sobie chcieli. Czas? 56. To mamy jeszcze parę minut. Jeszcze przypomnę zasadę wykonywania techniki Yokogiri Kekomi, Yokogiri Keage i techniki Mawashigiri. Kuba, tu będę Cię potrzebował. Stań tam. Stań tutaj i wyciągnij tak. Tak dłoń i tak dłoń, tak? O, w ten sposób. Ja sobie teraz dopasuję. Teraz odwrotnie. O, no tak, bo tak będzie lepiej. Ja sobie teraz dopasuję. Z pozycji Kibadachi robimy Yokogiri Kekomi, czyli wbijamy. Wyciągamy kolano i ta technika idzie do przodu, tak? Do przodu noga wraca. Przy Yokogiri Keage idzie kolano, noga jednocześnie, tu podbijamy i noga wraca na dół. Przy Mawashigiri Zenkutsudachi wyciągamy kolano, tu noga wraca, wracamy do Zenkutsudachi. W ten sposób noga wraca do Zenkutsudachi. Proszę, żeby zwracać uwagę na to, żeby nie powtarzać za dużo na jedną nogę, szczególnie kiedy zaczynamy sobie dopiero wypracowywać te mięśnie, bo te zewnętrzne i wewnętrzne mięśnie uda są słabszymi mięśniami. Musimy je sobie wypracować. Fajne jest piłka między kolana i zgniatamy sobie tą piłkę, to wzmacnia nam wewnętrzne mięśnie uda, troszeczkę wzmacnia tą stronę uda. I gumy zakładane na kolano, rozciągamy, to wtedy wzmacniamy to. Bądź tak jak już mówiłem, nawet z pozycji leżącej, ważne, żeby sobie podnosić nogę, która jest obciążona. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na element techniki Yokogiri w Zenkutsudachi. W Zenkutsudachi kopnięcie boczne do przodu, Yokogiri Kekomi, czyli technika wbijająca, powinna wyglądać tak, że my z tej pozycji przestawiamy się tak, jakbyśmy, tak jak wcześniej staliśmy w Kibadachi, tak? To jest ten element z Kibadachi, natomiast Zenkutsudachi to jest ten element. My musimy przestawić pozycję z jednej do drugiej, teraz jest Yokogiri i z powrotem wracamy do Zenkutsudachi. W Kibadachi Yokogiri, Zenkutsudachi, Yokogiri, wracamy do właściwej techniki. To dzisiaj tyle, co chciałem przerobić. Pamiętajcie o tym, żeby sobie powtarzać, utrwalać. Każdy wie, ile i co jeszcze należy poprawić, co jeszcze wychodzi nie tak, jak powinno być. Porównywać sobie, przypominam o tym, żeby sobie nagrywać filmiki, własne filmiki, swojego treningu, nawet wtedy, kiedy tak jak teraz ćwiczymy razem, wy sobie ustawiacie kamerkę czy telefon ustawiacie i kręcicie swój własny trening i wtedy macie możliwość porównania. To jest najlepszy sposób porównania, bo teraz wykonujecie to, co ja zadaję, jednocześnie kręci się to w sposób, w jaki to wykonujecie. I wtedy można sobie porównać pewne schematy, pewne zasady do wykonania i wtedy łatwo jest eliminować błędy. Pamiętajcie o technice Uraken Uchi, Zenkutsudachi, blok przejściowy, łokieć wychodzi od dołu ręka, łokieć do wysokości barku, do linii barku. Teraz nie przestawiamy ręki w ten sposób, tylko ręka idzie tak, jakby szła do przodu. Uderzenie to jest grzbiet pięści. Uraken, dlatego to się nazywa Uraken Uchi. Uchi, czyli cięcie grzbietem pięści. W ten sposób technika Uraken Uchi
ręce wracają. I to tyle, dziękuję. Przypominam, widzimy się w piątek. Ja tylko chcę jeszcze przypomnieć, że codziennie mieliście robić pompki, dokładając sobie po jednej pompce. Kiedy dojdzie do 20, kręcicie filmik, jak robicie pełne 20. Jest już pierwsza osoba, która to zadanie wypełniła, ale Rafał zawsze lubił robić dużo pompek. Rafał zrobił prawie 50 pompek, więc to wymagane minimum zaliczył. Mam nadzieję, że nie skończy na tym, że już nie będzie robił pompek. Codziennie powinien sobie dokładać jedną pompkę, każdy z Was, i robić to dla siebie. To Wy ćwiczycie dla siebie, dla nikogo innego. I zachęcam do czynnego uczestniczenia w treningu, nie tylko do oglądania sobie naszego treningu, bo ten sposób nauki nie jest dobrym sposobem. Mam nadzieję, że ten czas, tą godzinę spędzacie aktywnie, uczestnicząc na tyle, na ile jest to możliwe. Przypominam, spotykamy się w piątek o godzinie 16. Mam nadzieję, że mój kawał z okazji 1 kwietnia, Prima Aprilis, się spełnił, bo powiedziałem, że treningów nie ma, że mnie gdzieś tam wysyłają, zamykają, już niektórzy chcieli mi szyć maseczki, dziękuję bardzo za to, ale nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby nie spróbować Was nabrać. Niemniej treningi są, ja oczywiście do pracy chodzę, ale znajduję czas na trening i dla siebie, i na trening dla Was. To tyle, dziękuję. Stajemy na zbiórkę, robimy sobie ukłon, jeśli z kim ćwiczyliśmy, os, bo etykieta jest ważna. Sejzam. Mokuso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddycham. Kemo, otwieramy oczy. Szamini rej. Os. Szamini rej. Os. Kani rej. Os. Kierotsu. Rej. Os. Os. Arigato. Widzimy się w piątek o 16.